Co to jest niezła sztuka? Dla mnie, jako jednego z organizatorów niezłej sztuki, to jest nie tylko emanowanie tym, co robimy, to, co tworzymy, to, co wypływa z nas, ale niezła sztuka to coś więcej. Niezła sztuka to jest idea, która ma łączyć, która ma obywatelsko oddziaływać na hełmian. Ideą niezłej sztuki jest łączenie środowisk. Niezła sztuka to jest zlepek. To jest taka wielka kula chełmskich pasjonatów. Oni w te 3 dni rezonują ze sobą, zachodzi między nimi interakcja, pomagają sobie w czasie montażu prac, rozmawiają ze sobą, poznają się lepiej i dzięki temu nawiązują przyjaźnie, dzięki temu są ze sobą później przez następne miesiące. Wpadają im nowe pomysły, zaczynają ze sobą rozmawiać, zaczynają coś tworzyć wspólnie. Ja widzę, że zachodzi ogromna zmiana, mamy tutaj ogromny potencjał i dzięki temu spotykamy się tu po raz trzeci. Nie zostało to za pierwszym razem, nie utopiło się, nie rozmyło się. Nie jest to łatwe, ale warto jest pracować dla niezłej sztuki. W ciągu 3 edycji festiwalu jest kilkoro artystów, którzy są z nami od samego początku, ale co rok poznajemy nowe twarze się do nas zgłaszają, nowe twarze zapraszamy. Tak więc niezła sztuka ewoluuje, rozwija się i ja jestem dobrych myśli. Kosztuje to ogrom wysiłku nas wszystkich. Jest nas przy tym zaangażowanych naprawdę kilka osób przez cały rok, a w momencie otwarcia festiwalu, w czasie trwania festiwalu na niezłej sztuce pracuje kilkadziesiąt osób. Nie są tylko to artyści, którzy wystawiają się, ale są również ich rodziny, przyjaciele, są to wolontariusze, którzy są z nami pierwszy raz w tym roku. Niezła sztuka łączy. I to jest dla mnie najważniejsze. To jest idea dla mnie niezłej sztuki. Łączenie poprzez emanowanie kulturą, poprzez dawanie szansy pokazania się artystom dopiero startującym, ale również pokazywania się artystom, którzy przez wiele lat coś robią, a nie mają na tyle siły przebicia, często odwagi, żeby mogli się pokazać. My dajemy im przestrzeń, załatwiamy wszystkie niezbędne pozwolenia. Fenomenem niezłej sztuki również jest to, że niezła sztuka jest finansowana oddolnie. Niezła sztuka to nie jest tylko kilka osób, które udziela się w mediach, które mówi o tym, które widać w internecie. Niezła sztuka to jest naprawdę rzesza ludzi, którzy nam pomagają, którzy z nami działają, którzy działają często już od wielu lat, którzy znajdują czas, chęć i energię. I to w tym wszystkim jest mega budujące, bo to daje energię do dalszego działania, do nieprzespanych nocy. Zaangażowanie właśnie tych wszystkich osób daje nam energię, daje nam siłę, żeby to robić przez te miesiące, się przygotowywać. I to jest to, co daje energię, co daje siłę do działania. Niezła sztuka to jest idea, to jest łączenie. I to jest właśnie wynikowo tego wszystkiego, jest właśnie ta praca włożona w to wszystko i później cieszenie się, że to mogłem w tym brać udział, że to ja też tutaj przywiązałem swój palec, swoją rękę, że ja też mogłem pomóc. A to jest właśnie inicjatywa obywatelska, to jest oddolna inicjatywa Chełmianie dla Chełmian i to w tym wszystkim jest najważniejsze.